Witam Kościele drogi. Okej, jesteśmy już w kazaniu. Ja przeczytam fragment z Ewangelii Świętego Jana, 15 rozdział, wersety od 1 do 8. I chwileczkę zastanowimy się nad tekstem, który wyświetli nam Dominik. Tekst jest, można go sobie śledzić, tak? O. Nie wiem, czy będzie potrzebny. Zobaczymy. Więc tak, słowo dzisiaj skierowane do nas mówi tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latorośli. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Panie Boże, ja dziękuję Ci za Twoje słowo, które Ty dzisiaj kierujesz przez Ducha Świętego do swojego Kościoła. Proszę Ciebie, byś Ty mógł przez to słowo nas pouczyć, napomnieć, zachęcić, skorygować w naszym myśleniu. Panie, proszę Ciebie o to w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa, Duchu Święty. Amen. Słowo skierowane na dzisiaj zaczyna się tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Pierwszy werset. Jezus mówi tutaj podobieństwo, tak? I mówi do swoich uczniów w podobieństwie, tak? Bo to jest fragment z ostatniej wieczerzy wraz ze swoimi uczniami, czyli to słowo jest skierowane do uczni. To słowo jest dzisiaj skierowane do ciebie, nie do wszystkich, a do uczni, do grona wybranych, tak? Mówi tak, ja jestem prawdziwym krzewem, taka autoprezentacja. Mówi o sobie, kim ja jestem. Tak? Słowo kim ja jestem od razu jakby definiuje człowieka. Ja jestem, ale nie mówi tylko krzewem winnym, tylko mówi prawdziwym krzewem winnym. Jezus Chrystus chce odróżnić siebie od innych, może jakichś krzewów, które może nie są prawdziwe. Tak? Może są jakieś fałszywki, może są jakieś podróbki, może jest coś, co się chce podrobić gdzieś, tak? A Jezus mówi tutaj, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. To jest ważne słowo, prawdziwym. Powołam się tutaj troszeczkę na dzisiaj w tym naszym nauczaniu na takiego pana, który nazywa się Tomasz z Akwinu. To jest jeden z największych teologów chrześcijańskich, który urodził się w XIII wieku. Czytałem sobie jego komentarz na temat Ewangelii Świętego Jana. Świetnie on komentuje, polecam jego komentarz do Ewangelii Jana. I komentując ten fragment, Tomasz z Akwinu zwrócił uwagę mi na ciekawą rzecz. Dlaczego tutaj Jezus Chrystus mówi o sobie, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, zauważcie, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Tak? Jest ich dwóch tutaj, w tej autoprezentacji. Jest Jezus Chrystus i jest ojciec. Każdy z nich pełni inną funkcję. Tak? To Jezus jest krzewem winnym, a nie ojciec. Ojciec jest winogrodnikiem, on jest ogrodnikiem, on jest gospodarzem, on jest właścicielem winnicy. On tą winnicę pielęgnuje, nie Jezus. Tak? Ciekawa rzecz, która zwróciła moją uwagę. I Tomasz zwraca tutaj, tak to interpretuje, tak, w swoim komentarzu. Tak? Zaznacza i zauważa, że w tym fragmencie jest przedstawiony Jezus Chrystus w dwóch naturach. Bardzo ciekawe. Mówi, w Jezusie Chrystusie są dwie natury, mianowicie natura boska i ludzka. Tak? W ludzkiej naturze Jezus Chrystus jest równy nam co do natury.
i w tej ludzkiej naturze jest mniejszy od Ojca. Tak? W naturze boskiej natomiast jest równy Ojcu i jest ponad nami. Przewyższa nas o wszystko. Tak? Jest więc prawdziwym krzewem winnym, ponieważ jest głową Kościoła, jako Jezus Chrystus człowiek. Wskazuje na to, mówiąc o rolniku, którym jest ojciec. Powiada, a ojciec mój jest rolnikiem. Tak? Gdyby natomiast Chrystus w tej przypowieści był krzewem winnym w swojej boskiej naturze, wtedy ojciec byłby tak jak syn winnym krzewem, bo byłby tej samej natury. Ale nie. Ponieważ jest winnym krzewem, ale ze względu na ludzką naturę, dlatego ojciec ma do niego takie odniesienie, jak rolnik do winnego krzewu. Tak pięknie mówi Tomasz z Akwinu, tak? Dlatego, że Jezus Chrystus jest takiej samej natury, co my, co ja, co ty, jest krzewem winnym, to my stoimy w takiej biotechnicznej możliwości, aby być w niego wszczepieni. To jest to. Ty możesz być wszczepiony w Jezusa Chrystusa i czerpać z niego, dlatego, bo on jest tej samej natury. Dlatego ty jako zaszczepka mogłeś w niego wejść, mogłeś w niego się wszczepić, zaszczepić, mogłeś w niego wzrosnąć, ponieważ jest tej samej natury, co my ludzie, tak? Dlatego jest możliwość, możemy być w niego wszczepieni. Mamy te same molekuły. Jesteśmy z tego samego złożeni, jako ludzie, bo Jezus Chrystus jest w tej ludzkiej naturze, tak? A ojciec jest tu nazwany naszym ogrodnikiem, ponieważ jest zupełnie innej natury, zupełnie innej kategorii. Innej kategorii niż winogrona, tak? Tylko na koniec, tylko słowo rolnik to po łacinie agricola i pochodzi od wyrażenia uprawa roli, co się wyraża kultura. Taka teologiczna kwestia odnośnie naszego fragmentu. Nie wiem, ciekawe? Dla mnie bardzo ciekawe. Umieć w Jezusie Chrystusie rozróżnić te dwie natury, bo tylko i wyłącznie dzięki temu, że Jezus Chrystus jest i Bogiem, i człowiekiem, on mógł umrzeć tam na tym krzyżu i jego ofiara mogła być skuteczna. Tylko dlatego. I tu jest akurat taka ciekawa rzecz. Idziemy dalej w naszym tekście. Werset drugi mówi tak. Okej, jest tak. Jezus Chrystus, który jest prawdziwym krzewem winnym i jest ojciec, który jest właścicielem winnicy. Tak? I teraz pisze tak. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Ojciec odcina. Ojciec to robi, tak? Która wydaje owoc, oczyszcza, aby dawała obfitszy owoc. To robi ojciec. To jest dzieło ojca. Inne jest dzieło syna, inne jest dzieło ojca w kwestii zbawienia człowieka. Musimy to uchwycić. Ojciec przygotowuje nas przez oczyszczenie pewnego rodzaju zatem do wydania owocu. I to oczyszczenie jest sposobem na lepszy owoc. Tak? Czym jest to oczyszczenie? Ja myślę, że to są jakieś doświadczenia, które my przeżywamy. Jakieś trudności, jakieś traumy w naszym życiu, jakieś sytuacje w naszym życiu, które mają coś wykonać, jakieś dzieło mają do spełnienia w naszym życiu. To się nie dzieje przez przypadek, to co ciebie spotyka w twoim życiu. A dzieje się to z Bożego dopustu. Ojciec do tego dopuszcza. Po co? Aby ciebie oczyścić. Bo tak mówi Słowo Boże. Tak? Więc nie dziw się zatem, że ty w swoim życiu przechodzisz przez różnorodne doświadczenia. Bo ojciec w ten sposób, w jakiś sposób zadziwiający chce ciebie oczyścić. Tak? Dalej werset trzeci mówi. Okej, dobrze, ale wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Piękne słowo. Wy jesteście już czyści dla słowa. Jakie są sposoby oczyszczenia dla słowa? Ja sobie zanotowałem takie dwa sposoby oczyszczenia dla słowa. Jest ich na pewno więcej. Ja tylko dwa podniosę, zaakcentuję. Pierwszy sposób to Chrystus głosi słowo i ono nas najpierw oczyszcza z różnego rodzaju błędów przez pouczenie. Chrystus głosi słowo i to słowo nas oczyszcza z różnych
na przykład herezji, z jakichś głupot, z jakichś różnych rzeczy, tak? Z błędnej nauki na przykład. I o tym mówi pięknie list do Tytusa, 1 rozdział, 9 werset. Pisze tak, apostoł Paweł do Tytusa. Trzymający się prawowiernej nauki, biskup taki powinien być, trzymający się prawowiernej nauki, ale myślę, że to jest słowo skierowane do każdego wierzącego, nie tylko do biskupa. Trzymający się powinien być, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Tak? W Słowie Bożym nie ma żadnego fałszu. Chrystus oczyszcza nas przez swoje słowo. Tak? Następnie to Słowo Boże oczyszcza z grzechów. To jest taki drugi sposób, który sobie zanotowałem, oczyszczenia człowieka. Niedawno mieliśmy chrzest w naszym kościele, tak? Piotr i Teofil. Witam was serdecznie, dzisiaj jesteście tutaj. Hura! Bóg oczyszcza nas w chrzcie, przez chrzest. To jest drugi sposób, w jaki my jesteśmy oczyszczani. Pierwszy sposób przez słowo, drugi sposób przez chrzest. Gdy to słowo zostaje wezwane przy chrzcie. Dwa elementy, tak? Ludzie bowiem zostają oczyszczani we chrzcie, ponieważ słowo obmywa w wodzie. Tak powiedział Augustyn. Bardzo pięknie. Powiedział tak. Zabierz słowo, to wypowiadane przy chrzcie. I czym pozostaje woda? Samą wodą. Gdy zaś słowo połączy się z elementem materialnym wody, staje się sakramentem. Staje się tajemnicą. Ale słowo nie dlatego, że zostało wypowiedziane, lecz dlatego, że się w nie wierzy. Wiara jest konieczna. Samo słowo nie wystarczy. Żeby słowo nad tą wodą chrztu mogło być wypowiedziane, potrzebna jest najpierw uprzednia wiara. Tak? Ale sama woda bez słowa pozostaje wodą. Więc mamy takie dwa elementy, przez które Bóg oczyszcza swój Kościół. Tak? Idziemy dalej w naszym słowie, bo nasze słowo mówi dalej w wersecie 4. Jezus mówi tak. Okej, zatem trwajcie we mnie. Ku oczyszczeniu to wszystko się odbywa. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Tak? Tutaj dużo miejsca, słuchajcie, dalej, jeśli czytamy też i piąty werset. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Dalej szósty. Kto nie trwa we mnie, dalej siódmy werset. Jeśli we mnie trwać nie będziecie. Popatrzcie, prawie w każdym wersecie jest użyte to słowo trwać. Trwajcie, kto nie trwa, trwaj, jak wiecie, jak pociąg, który jedzie, powtarza się. Jeżeli coś się powtarza w tekście, jeżeli Bóg mówi jakieś słowo raz, to jest to bardzo ważne. A jeżeli coś powtarza dwa razy, znaczy się, że jest bardzo, bardzo ważne. A jak powtarza to 5 razy, musi to być bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tak? Tutaj mamy to trwanie. Trwaj we mnie, wytrwaj we mnie. Przychodzą na ciebie różne doświadczenia, różne trudności przechodzisz. Ja to wiem, oczywiście, że tak, ale ty wytrwaj we mnie. Nie poddawaj się, trwaj we mnie. I to jest to, co tutaj mówi Jezus Chrystus w tym fragmencie, w tym krótkim fragmencie. Trwajcie we mnie, a ja w was. Tak? Czyli to trwanie. W jaki sposób można trwać w Jezusie Chrystusie? Na wiele sposobów. A ja tak krótko wspomnę tylko o dwóch. Jest wiele. Tak? Ale znowu tylko dwa podniosę. Tak? W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, 16 wersecie jest napisane przez miłość możemy trwać w Bogu. Przez miłość. Miłość jest jednym sposobem trwania w Jezusie Chrystusie. I tu pisze pięknie tak. Znacie to na pamięć. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Pierwszy sposób trwania w Jezusie Chrystusie przez miłość, tak? I drugi sposób trwania w Jezusie Chrystusie to przez uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej. Tak?
To kazanie niech będzie takim wstępem do Wieczerzy Pańskiej, która jest przed nami. Tak? Na dowód przeczytam Ewangelię Jana, 6 rozdział, 56 werset. Jest napisane tak pięknie. Uwaga. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jest tak napisane? O czym tu jest mowa? O Wieczerzy Pańskiej. Jeśli trwasz, jeśli spożywasz chleb, jeśli spożywasz wino, jest napisane, trwasz we mnie. Ty trwasz we mnie, a ja w tobie. Jest napisane. Dwa sposoby, które wziąłem z Biblii, zapisałem. Tak? Dalej piąty werset mówi, dalej Jezus mówi tak. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Czyli tak, jest pewna zależność. Od tego trwania w Jezusie Chrystusie zależy to, czy ty wydajesz owoce. Tak? Bez Jezusa Chrystusa niemożliwe jest wydawać owoce. Bez Jezusa Chrystusa będzie jakiś pozór, jakieś coś, co może się będzie i wydawało na jakiś owoc. Nie wiem, czy wy widzieliście na YouTube albo na Facebooku, ktoś wam wrzucił, jak w Indiach robią owoce. No nie? W sposób sztuczny. Farbują to gdzieś, napełniają to jakimiś płynami, w ogóle z plastiku robią niektóre rzeczy. Ryż na przykład robią z plastiku, no nie? W jaki sposób? Nie widzieliście tego? Okej, okay. Ja widziałem, mogę podzielić się, przesłać linki, tak? Ale to jest sztuczne. Ale to jest sztuczne. To nie ma witamin, to nie ma wartości odżywczych. To nie ma nic, tak? Tylko wtedy, kiedy my trwamy w Jezusie Chrystusie, wtedy możemy wydawać wiele owoców, jest napisane. Nie tylko, że w ogóle wydawać, ale wiele owoców. Pytanie, czy w ogóle Bóg chce, abyśmy my owocowali? Absolutnie, wydaje mi się, oczywiście, że tak. Tak? Czym mogą być te owoce naszej wiary, naszego życia? Tu sobie dopowiedz, co sobie chcesz. Ja sobie myślę, jednym z owoców jest to, że to w ogóle rośnie. I to już jest jakiś efekt, produkt wiary, że wzrastasz. To jest też owoc. Wzrasta, ale to, że Kościół też wzrasta w jakiś sposób, również i liczebny. Dalej, słowo mówi na dzisiaj. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. I to jest słowo skierowane do, jakby przeciwko wszystkim tym, którzy twierdzą, że zbawienie jest wieczne w Jezusie Chrystusie. Jeśli ktoś jest, już jest pewny, już nie musi nic robić, nie musi chodzić do kościoła, nie musi czytać Biblii, nie musi się modlić. Już jak raz został zbawiony, to już jest na wieki zbawiony. Cokolwiek by robił, to już po prostu, to już jest bezpieczny. I pojawiają się tacy ludzie na ulicach Dublina, którzy sprzedają tanią Ewangelię. A ja chcę powiedzieć, nie, Ewangelia nie jest tania. To, że jest za darmo, to nie znaczy, że to jest tanie i byle jakie. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus zapłacił, Bóg za to zapłacił swoją własną krwią. To nie jest tanie. To kosztuje wszystko. To jest najcenniejsza rzecz, jaką można nabyć. Nie ma nic cenniejszego. To nie jest tanie. A oni chodzą po ulicach i sprzedają taką tanią Ewangelię, no nie? I tylko uwierz i się pomódl ze mną, a potem już jak się człowiek pomodlił, to robią wszystko, żeby mu zagwarantować, teraz go przekonać, a teraz już jesteś zbawiony. Bo chcę powiedzieć, Słowo Boże mówi tak, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz. Tak mówi? Czytacie to ze mną, co tam jest napisane? Tak? Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony. Ale przecież był wszczepiony w Chrystusa. Znaczy co? Znaczy, że był wierzący. Tak? No był w tym krzewie, tak? A tu nagle okazuje się, że dzieje się coś, przestaje trwać, przestaje, nie wiem, robić różne... I co? Zostaje odcięty. Bo ojciec jest ten, który oczyszcza swój kościół. Muszę uważać. Dalej jest... Słowo mówi na dzisiaj tak, jeśli we mnie trwać będziecie, znowu, jeśli we mnie trwać będziecie cały czas, słyszycie to, to trwanie, tak? I słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.
To jest piękne. Wtedy, kiedy my trwamy w Jezusie Chrystusie, Jego słowa w nas też trwają. Mamy taki gwarant, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Tak. Tylko teraz ja mam takie zapytanie. Czy to o cokolwiek byście chcieli, znaczy o jakąkolwiek bzdurę sobie wymyślisz, strzeli ci coś do głowy i się będziesz teraz modlił i co, i to ci się stanie? A myślę, że tu nie o to chodzi w tym fragmencie. A myślę, że tu chodzi o to, że jeżeli ja trwam w Jezusie Chrystusie i Słowo Jego trwa we mnie, to ja się, to mi bzdura w ogóle do głowy nie przyjdzie. Nie? O to chodzi. I, a jak mi bzdury nie przychodzą do głowy, tylko same takie Boże myśli i Boże dzieło, to wtedy, jeśli podążam Jego drogą, to wtedy rzeczywiście po prostu cokolwiek, tylko to, co Bóg mi daje do głowy, o to się za chwileczkę modlę, to mi przychodzi i to się dzieje w moim życiu. W ten sposób to działa, tak? I w końcu, kochani, 8 werset. I przez to wszystko, przez to, że ty będziesz trwać, przez to, że będziesz oczyszczony, przez te różne rzeczy, będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Tak? I myślę, że tu chodzi o to uwielbienie Ojca. Uwielbienie Ojca. Jest taki piękny fragment, który mówi: nie nam, Panie, nie nam, ale sobie oddaj chwałę. My żyjemy, chodzimy i robimy wszystko w naszym życiu po to, aby Ojciec był uwielbiony w nas. Nie dla naszej jakiejś własnej chwały. Tak? Sobie, Panie Boże, daj chwałę. O to chodzi, żeby Ojciec był uwielbiony. Tak? I staniecie się w końcu poprzez to moimi uczniami. Będziecie po prostu moimi uczniami. Będziecie chodzić za mną. Tak? I ostatni już werset. Przepraszam, jest jeszcze taki piękny fragment, tak? Przez to uwielbiony będzie Ojciec. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czynicie na chwałę Bożą. Ten fragment. Chodzi o to, żeby Ojciec był uwielbiony. Cokolwiek robimy, czynimy dla Bożej chwały. I o to chodzi. Nawet tutaj, teraz, gdy się spotykamy w Kościele, Kościele Drogi, robimy to po prostu tylko i wyłącznie dla Bożej chwały. Takie słowo na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że fajny fragment przed nami, kochani. Ten fragment będzie nam dzisiaj potrzebny do naszego spotkania doradczego. Bo to, jak ja widzę Kościół i jak przedstawia to Biblia, Biblia przedstawia Kościół, tutaj w tej przypowieści Jezus przedstawia swój Kościół jako winny ogród, jako winnicę, tak? Winnicę, i to jest piękny obraz. Winnicę, gdzie są winogrona, są wina, on jest prawdziwym krzewem winnym, my wszyscy jesteśmy w niego wszczepieni pojedynczo, tak? I ten ogród, ta winnica nie jest bezpańska, bo ma swojego właściciela. Tym właścicielem jest Bóg Ojciec, który uprawia swoją winnicę. I chcę powiedzieć, to jest piękny obraz Kościoła. Tak? I my dzisiaj na naszym spotkaniu doradczym będziemy ten obraz troszeczkę rozwijać. Tak? Bo tutaj okazuje się, że w tym ogrodzie też są jacyś, którzy zostali najęci do pracy. To nie jest tak, że tam może sobie wejść każdy i sobie robić, co sobie chce i się tam szwendać i przyprowadzić ze sobą cokolwiek. Nie, tam też jest jakaś obsługa tej winnicy, tak? No i winnica jest w końcu jest jakaś tłocznia, tak? Bo chodzi też o to, że ta winnica jest po to, żeby ten gospodarz miał z tego jakiś zysk. Naprawdę w Biblii znajdziecie wiele przypowieści na temat winnicy. I to jest
opis, piękny opis Kościoła. I dzisiaj będziemy w dalszej części na naszym spotkaniu doradczym to jakby troszeczkę rozwijać, a dzisiaj pozwólcie, że skończę. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę, Panie, za Twoje miłosierdzie, Panie, i proszę Ciebie o to słowo, które Ty dzisiaj skierowałeś do swojego Kościoła, aby dzisiaj mogło nas dotknąć i aby dzisiaj mogło do nas przemówić w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen.